Widzicie Państwo, co jest za mną? Za mną jest wieczór. Wieczór, dlatego że tak późno zamykamy wydanie, szukamy wiadomości na temat tego, o czym mówią wszyscy, czyli afery podsłuchowej. No i właśnie w numerze mamy te zebrane, ciągle zbierane właściwie wiadomości o bohaterach afery podsłuchowej, o Marku Falencie, biznesmenie, o Grażynie Oliwie Piotrowskiej, którą jakoś tam premier Tusk w całą tę sprawę wmieszał. Próbujemy ustalić, kto tak naprawdę nagrywał, dlaczego nagrywał. To są strasznie ciekawe sprawy, które wciąż się dzieją, no się działy przez najbliższe tygodnie. To jest ta kuchnia polityczna, w której robimy te polityczne parówki. Może wolelibyśmy tego nie oglądać, ale one są ciekawe. A przy tym wszystkim bardzo Państwu polecam jeszcze jeden tekst o pięknej kobiecie, znakomitej aktorce. Ja pamiętam ją z Polowania na muchy w tych takich okularach, wielkich szkłach. O Małgorzacie Braunek oczywiście, która była Izabelą Łęską. I też była, proszę Państwa, i też była mistrzem zen, nauczycielem buddyzmu. Była matką, była babcią. Tyle ról zagrała ta aktorka w swoim życiu. Bardzo ciekawa postać i bardzo taka piękna postać. Wspomnijmy ją, proszę, czytając ten tekst.